Dziękuję trenerowi zdobycia 3 punktów. Muszę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym nie spodziewaliśmy się tutaj straty punktów, aczkolwiek broń Boże, nie mówię tu o lekceważeniu przeciwnika. Tak jak wiemy to wszyscy i nie od dziś, z każdym przeciwnikiem tutaj możemy wygrać, przegrać. Każdy wynik jest możliwy, ta liga jest bardzo wyrównana. Powtarzamy to na każdej konferencji, natomiast dzisiaj mecz się dla nas ułożył idealnie, bardzo szybko zdobyliśmy bramkę. Natomiast z jakiegoś powodu nie zafunkcjonowało wiele elementów, wiele ogniw w zespole. Wielu zawodników, czy kilku, ale przede wszystkim w formacjach ofensywnych i nie tak funkcjonował środek, jakbyśmy chcieli. Trudno było o lepszy wynik przy takiej dyspozycji. Musimy przeanalizować tę dyspozycję, z czego to się wzięło. Oczywiście wygrywamy i przegrywamy razem. Nie jest to kwestia tylko i wyłącznie zawodników. Musimy wyciągnąć wnioski. Zostały 4 mecze i 12 punktów do zdobycia. W związku z tym oczywiście najciężej się podnosi i pracuje po porażkach, ale tej pracy tutaj zbyt wiele nie ma. Jedziemy już w środę na mecz do Limanowi. W kolejnych meczach musimy zagrać na pewno inaczej, bo moim zdaniem zespół Radomiaka był dzisiaj bardziej zdeterminowany niestety na wynik w przekroju 90 minut. Może nie w całym meczu, ale w przekroju 90 minut ogółem tak to wyglądało. I tak jak mówię, szybko musimy wyciągnąć wnioski i broń Boże, nie będziemy tutaj rozpaczać i składać broni, bo tyle punktów do zdobycia mamy jeszcze, że wszystko jest w naszych tutaj rękach, głowach i nogach. No cóż, chyba najlepszy doping jak do tej pory w Elblągu, a mimo to ten wynik nieadekwatny do całości. Także tyle.